Krwawa Wyspa, Karol Darwin, Noc z Szynką i Królowa Wiktoria latająca balonem. Nie, to nie żart. To wszystko czeka na widzów w nowym filmie przygodowym Piraci w 3D. To ja będę Piratem Roku! Dają ten tytuł za najgrubszą papugę? Nie jest gruba, ma tylko grube pióra! Jest gruba, koleś! Opowieść o Niezdarnym Kapitanie to nie tylko bajka dla dzieci, ale przede wszystkim ciekawa i zabawna animacja. Film powstał na podstawie książki znanego pisarza i scenarzysty Gedeona Defoe, który na swoim koncie ma taką kultową produkcję jak Uciekające Kurczaki. Główny bohater, kapitan piracki, to niepoprawny marzyciel. Mało skuteczny wilk morski, człowiek, który uważa, że najważniejsze w życiu pirata jest noc z szynką. Od ponad 20 lat stara się o tytuł Pirata Roku, ale niestety co roku przegrywa. Nie umie rabować statków, każda jego próba zdobycia złota kończy się katastrofą. To trafi na statek upiorów, wycieczkę klasową czy ludzi z gangreną. Kim byłby sam kapitan bez swojej załogi? Nie są idealną załogą. Człowiek z drewnianą nogą od krzesła, ryba, kobieta z brodą i wierna papuga Poli to tylko niektórzy z jego niezdarnej drużyny. Jego los zmienia się w momencie, kiedy atakuje statek Karola Darwina, angielskiego uczonego, który w papudze Poli odnajduje niespotykanie rzadki gatunek ptaka. Namawia kapitana i jego załogę na podróż do Londynu, gdzie papuga ma wystartować w konkursie naukowców. Dla kapitana to szansa na szybki łup i wygraną w konkursie na Pirata Roku. Jedyny problem to panująca w Anglii Królowa Wiktoria, której głównym mottem w życiu jest nienawidzę piratów. Stary wilk morski mimo to ryzykuje, ale nie wie tylko, że nagroda w konkursie jest zupełnie inna niż się tego spodziewa. Musimy się gdzieś przyczaić, może u mnie. Chyba nie przyjmujesz tu niewiast raczej. Nie, nie przyjmuję. Nie podoba mi się ta małpa. Piraci w 3D to zabawna, ale momentami też zupełnie oderwana od rzeczywistości historia, gdzie monarchini w rajtuzach walczy na noże i pożera rzadkie gatunki zwierząt. A kapitan piracki w swojej gęstej brodzie chowa nawet papugę Poli, zegarek czy banany. Może ten film nie należy do superprodukcji wartych prestiżowych nagrod, ale jest lepszy niż niejeden kabaret i kawał. Jednym słowem, jeżeli masz zły humor, śmiało sięgnij po przygodę niesfornego wilka morskiego. Duża dawka śmiechu murowana. Zatopię ci! Jasne? Puśćcie okręt! Piraci.